Crazy. Yo bro, how you doing? Tak jak obiecałem, widzimy się w przyszłym, w kolejnym vlogu, daily vlogu. Zaczynamy, chociaż nie jest tak późno, jakby się wydawało. Ja mówię tak strasznie, w ogóle nie wiem, czy mnie tam widać, stary. Idziemy na trening, idziemy robić trening z Kurą Workout, jak obiecałem, daily vlog, więc zaraz schodzimy. Prąd wywaliło, nie ma prądu, jesteśmy na zadupiu. No sorry, ale nie jest to już, nie podchodzi pod Warszawę. Ale zimno jest, on mówi, Jezus Maria, jest zimno. Halo, to jest kuźnia. Ja postanowiłem, że cofnę się w ogóle w czasach i teraz wróciłem do kamieniołomów i ćwiczę właśnie w takim stylu. Nie ma wymówek, życie tylko charakter i silna głowa. Jesteś zwycięzcą. Ale to jak egzorcyzmy, stary, Emily Rose, nie? Give me your name, demon! Ja myślę, że komentarz zrobimy, stary. Jaka dziczę, jaki old school. Kura, wyzywam cię na MMA. Dopiero masę zacząłem robić i już poczuł rywalizację. No ale kurde, no wbijam stówę i widzimy się, nie? Zaraz zrobimy taniec Zyza. Nawet nie umiem. Kura trzaska nogi, ja biorę ciężar, fast, idziemy robić podciąganie. Całe lato spędziłem na siłowni. Przychodzi jesień, jest 6 stopni. Pierwszy dzień w moim tripie na daily vlogu. A ja się podciągam na dworze w nocy, w pociemku, bez światła, bez prądu. No i teraz pytanie, ile jest osób, które w takich warunkach powiedziałyby, że odpuści sobie trening i już tego nie zrobi. I tak jak mówię, nie chodzi o sam trening, tylko chodzi o przyzwyczajenie. Musieliście wejść w nawyk. Jak wchodzicie w nawyk i go praktykujecie, to przez coś takiego uczycie się nie odpuszczać, więc zwykły trening, zwykłe wyjście na dwór, zwykłe podciąganie w nieprzyjemnych warunkach zaczyna padać, ale to się opłaci przy każdej innej czynności, jak umiecie robić. Czy to będzie wasza praca, czy to będą egzaminy na studiach, a to już mówiłem, ale za mądrze jest, więc kolejnego seta zróbmy. Krzyczeć nie mogę, bo już sąsiedzi słuchają. Ja dzisiaj sobie trzaskam nogi. Jak ktoś mnie śledzi, to wie, że niedawno rozpocząłem swoją przygodę z nogami, bo wcześniej nie trenowałem nóg. Byłem zawodnikiem freestyle, więc no, ciężkie nogi to byłby problem. Po prostu ciężej byłoby mi startować, wygrywać zawody. A teraz nie mówię, w jakim kierunku idę dokładnie, bo to będzie u mnie na kanale, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, to zapraszam. Ale ogólnie dzisiejszy trening skupiam na przysiadach, robię sobie 70 kg. Oczywiście wcześniej były serie rozgrzewkowe, doszedłem do 70 kg, robię po 8 powtórzeń w każdej serii i 8 serii sobie wyznaczyłem na ten trening. 4 serie są już za mną, oprócz tego sobie robię dipy. Tutaj bardziej spontanicznie, bez określonych serii powtórzeń, ale około 20-25 dipów w serii. Robię sobie też pompeczki i na brzuch różne ćwiczenia, czy hollow body, czy jakieś tam scyzoryki, tak żeby też go troszeczkę rozbudzić, bo dawno brzucha nie robiłem. Kura Workout Bodybuilder SOPO 2020. Coś tam dojdzie, nie? O, wracamy do starego klimatu. Nie no, prąd wrócił, odzyskaliśmy życie. To ja nie mówiłem. Ja dzisiaj robię plecy ogólnie. Normalnie mam plecy z bicepsem. Całe plecy skupiłem się tylko na bicepsie. Normalnie
robię bardzo dużo właśnie z ćwiczeniami takimi posiłowni, ale już sobie przerzuciłem się tak, że zaczynam od pull-upów, później się dobijam już na ciężarach, na maszynie, gdzie mogę mniejszy ciężar sobie użyć. Tutaj za dużo nie zrobię, więc robimy taki klasyczny piwniczny trening. Tutaj za dużo nie zrobię. Garażowy. Dzięki. Garażowy. Nie mam wiele. Garażowy. Ostatnio też odkryłem właśnie taki swój błąd, że w dipach zakres ruchu to nie wszystko, nie? Bo za głęboko schodziłem w dipach i jak schodziłem już bardzo głęboko, to po prostu dlatego, że klata łapała, a barki mam słabsze w stosunku do klaty, więc teraz pilnuję się, żeby na dipach schodzić do nie więcej niż 90 stopni, nie? Jakby maksymalnie i już się wchodzę, wracam do góry i wtedy mocno wchodzi na triceps i na barki. Okej, już wyjechało mocno. Jest naprawdę, to jest taki mocno oldschoolowy vlog, jak się kręciło chyba 5 lat temu. Łapa wszędzie, ujęcie takie, trzęsą się, piwnica, no początki treningów, tak? Chyba wszyscy zaczynali, ja dosłownie na taką siłownię przychodziłem do kumpla i tak sobie ćwiczyliśmy. Ale nawet nie na taką. Nie? Ja nie miałem nic, tylko miałem drążek i ziemnica. I 34 w łapie było, pamiętam. 34. A ja miałem wtedy, pamiętam, 31 albo 30 w bicepsie i 29 w przedramieniu. Postawiam na rękach. Masakra. 53 kg. Teraz jest 40 w przedramieniu. No. O, a ja 63 miałem, 63 kg. Ty będziesz robił biceps teraz, tak? Tak. No. 90 kg na kiju. Easy. Lajtowo, patrz jaka siła. A ile 10 razy? 8. Ale maksimum setkę, nie? Co? Nie, a to wcześniej, teraz już więcej było. Nie, mówię, no, ile ja mam teraz? 3 dni, trzeci dzień z ciężarami, nie? No. Lajtowo, kurde, wracasz na ławę do WK i wyciskasz 120. Już? Tak, no? Lajtowo. Ej, jest dobrze. 3 treningi, jest progres. Dobre stery. Cięknie. Co, nie nagrywaj? To ty mi tabletki dawałeś. Dziwne, nie? Wczoraj. Zobacz, co się stało. To tylko meta, kurwa, no jest takiego. Podstawa. Ale w ogóle to jest taki niepozorny ciężar. On jest taki kurewski, taki żeliwo to jest. Wszystko. On jest mały. Easy! To idzie, dobrze. Ale krzywo, lewa ręka szadła. Niby weszło, ale nie jestem zadowolony. Ale? Ja tak 180 podniosłem. O, teraz to już na pewno się skupię, nie? No to dawaj, skupię. Powiedz mi tylko kiedy. No. Na 3-4, na ryj. No. 3-4. Niżej, puść. Troszeczkę brakowało zakresu ruchu, ale jest nieźle. Puść. Siłownia jest dobra. Koniec. To samemu też jest ciężko pod maksem. A jest tam świeczka jeszcze, nie? Jak to z takich małych rzeczy może wyjść coś ciekawego? Dajcie w ogóle znać, czy coś wynieśliście, czy się czegoś nauczyliście w tym odcinku, czy się zmotywowaliście. Na pewno tak. Że wszystko siedzi w głowie.
on zrobił plancha, można powiedzieć, przy 100 kilo i w dużym wzroście. A ja zrobiłem 2 razy 105 kilo, gdzie wcześniejszy rekord był raz na 100. Dzikie warunki, to ta temperatura w chłodzie. To powietrze, Warszawa. 23, zaraz. Jesteśmy po treningu, ja już się porozciągałem na podłodze. Oni się nie rozciągali, nic skóra. Ale my zjedliśmy posiłek, stary, a ty jesteś wygłodzony, zaczekaj, tak, tą masę. Tak.